Cześć wszystkim, tutaj Asia, witamy na kanale Strefy Music Art. Dzisiaj jest z nami Marta, którą raczej możecie znać pod nazwą Ranko. Witamy serdecznie, jesteśmy w klubie bilardowym Falcon, tuż przed ich koncertem tutaj, który nie jest także ich pierwszym koncertem w tym miejscu. Jak się czujesz przed kolejnym koncertem? Dobrze, to jest fajnie właśnie, że w Falconie, no bo już tu jestem przyzwyczajona, bo oj, coś mi upadło. Zawsze jest tak, słychać nadal? Fajnie, bo w Falconie już byliśmy wcześniej i zawsze jest, jak jedziemy w nowe miejsce, to zawsze jest taki strach, jak będzie, czy ludzie będą mili i tak dalej, bo to często ja się spotykam z takim, z tym, że ludzie patrzą, mówią, przecież nikt na to nie przyjdzie i dopiero jak przyjdą ludzie, to dopiero wtedy są mili, więc jak już gramy w tych samych miejscach, to przynajmniej wiem, że jest miło. To na sam początek muszę Ciebie zapytać, skąd Twoje zamiłowanie do klusek i pierogów? Ja nie mam jakiegoś takiego szczególnego zamiłowania, po prostu napisałam tą piosenkę Kluska i ona jakoś, jako że jest moją najpopularniejszą piosenką, to jakoś co chwilę mi te pierogi wracają. Ja, no nie jest tak, że jem jakoś kluski i pierogi codziennie, bo to chyba nie byłoby za zdrowo, ale no po prostu przez tą piosenkę jakoś tak się przyzwyczaiłam, że muszę o nich mówić. Ty jesteś z wykształcenia lingwistką, więc skąd się wzięła muzyka w Twoim życiu? Znaczy ja ogólnie zawsze lubiłam muzykę. Mój ojciec pisał piosenki turystyczne, na festiwalach występował i u mnie w domu się bardzo dużo zawsze śpiewało. Ja chciałam zawsze śpiewać i byłam wokalistką zespołu takiego folkowo-rockowego, jak jeszcze byłam młodsza, a potem jak się przeprowadziłam do Kambodży, bo właśnie coś mi to cały czas spada. Jak się przeprowadziłam do Kambodży, to nie miałam jakby zespołu, który by na mnie grał, a cały czas pisałam piosenki, bo się przyzwyczaiłam, no i kupiłam ukulele, no bo było małe i łatwo się na nim nauczyć grać. A że piosenki już pisałam, no to zaczęłam z tym ukulele. I kiedy już uczyłaś się grać na tym ukulele, co takiego wyjątkowego odkryłaś w tym instrumencie? No jakoś to, bo ja wcześniej próbowałam na gitarze i zawsze to było jakoś tak ciężko, nie szło, a jak chwyciłam to ukulele, to jakoś tak po prostu pasowało. Tak była taka miłość od pierwszego wejrzenia. Po prostu jakoś pasowało do mnie w jakiś sposób. Po prostu jest proste. I w którym momencie stwierdziłaś, że tak, to jest to, co chcę robić w życiu, że jednak nie ta lingwistyka, tylko jednak muzyka? Ja nigdy nie stwierdziłam, że to jest to, co będę robić w życiu, bo to było to przypadkiem, no bo ja cały czas pracowałam jako lingwista, ja cały czas pracuję jako lingwista, tylko po prostu te piosenki poszły viralowo, najpierw na TikToku, potem na YouTubie i jako, że był ten dobry feedback, to ja chciałam więcej tego dobrego feedbacku, więc musiałam robić więcej, że mnie chwalili. Jak mnie chwalą, to muszę robić, no. Muszę Ciebie zapytać, co się dzieje w Twojej głowie? Jest tam mnóstwo głupot. A pytam dlatego, ponieważ wyczytałam w jednym z Twoich social mediów, że uważasz, że można zrobić piosenkę na każdy możliwy temat, więc zastanawiam się, kiedy to ziarenko jakiegoś pomysłu już wpadnie Ci do głowy, co, jak, w jaki sposób to się przetwarza, że w końcu, na samym końcu ludzie mogą słuchać tego w postaci piosenki? Wydaje, że to musi być jakieś takie zdanie, które nie wiem, usłyszę gdzieś i coś i po prostu jakoś zagra, że to po prostu, to mi pasuje jak coś, o czym mogłaby być piosenka. Znaczy tak naprawdę o wszystkim może być, no bo poproszono mnie właśnie z Mistrzostw Obierania Mandarynek, żebym napisała piosenkę o mandarynkach i napisałam. Więc o wszystkim można, ale tak, żeby przyszedł jakiś taki pomysł, bo czasem piosenkę, jakby jak ktoś chce, żebym napisała piosenkę na jakiś temat, no to nie jest tak łatwo, jak kiedy po prostu wpadnie ten pomysł. I jak już wpadnie w pomysł, zwłaszcza jak im głupszy pomysł wpadnie do głowy, tym lepiej, wtedy to już tak płynie, nie? Ale nie wiem, jak to się dzieje. To czasem przychodzi łatwo, czasem przychodzi trudno. Różnie. Nie mam jakiegoś jednego scenariusza, jak to się dzieje. Moja głowa jest pełna głupot. A ile czasu tak mniej więcej spędzasz na jednej piosence? Od pół godziny do 3 lat. Bardzo ciekawy rozstrzał. A jakie uważasz, według Ciebie, są cechy muzyka najbardziej potrzebne podczas procesu pisania piosenki?
myślę, że trzeba się zmieniać, że nawet jak się ma jakby napisany pierwszy jakiś draft piosenki, no to na pewno moje jakby od pierwszego szkicu do ostatniej piosenki on się bardzo dużo zmienia, że nie można jakoś się nastawić, że to już tak będzie na pewno, przynajmniej w moim wypadku, że ja bardzo często nawet potem mam 3 różne piosenki i robię z nich jedną, bo tak pasowało, że mam mnóstwo jakichś rozpisanych, mam mnóstwo rozgrzebanych piosenek. Jak teraz patrzyłam, to mam 60 różnych pomysłów na piosenki, po prostu tak zapisanych, których nie wiem, jakie w ogóle dobrać do kupy i czasem po prostu składam kilka, że o, tutaj mam jakiś refren, no to jest, a tutaj ta zwrotka mi pasowała w sumie do tego refrenu. Więc myślę, że elastyczność może trochę trzeba. A zostając tak przy tematyce właśnie piosenek, które piszesz, bardzo ważny jest również Poznań w twoich utworach. Tak. I poza tym, że jesteś z Poznania oczywiście, co jest takiego w tym mieście, że jest ono wyjątkowe? Bardzo lubimy remonty. Takie, co trwają 3 lata i nic się nie zmieniają. Teraz na przykład się skończył remont Starego Rynku, ale już zaczęli koło dworca, więc to jest, przynajmniej można napisać piosenkę o remontach i ona nigdy nie będzie przedawniona, bo w Poznaniu zawsze są remonty. No, a na Poznań... Ja się urodziłam w Poznaniu, zawsze mieszkałam w Poznaniu, poza tymi 5 latami nigdy mieszkałam w Kambodży, ale tak to zawsze byłam w Poznaniu i... No po prostu jest to moje miasto, dlatego o czym mam pisać, jak nie o tym, co znam najlepiej. A w którym momencie stwierdziłaś, że to jest czas, żeby dodać kolejny instrument do twoich utworów? Przyszedł Pawełek na moje granko, jak jeszcze grałam sama z ukulele i powiedział fajnie, fajnie, ale jakbym ja grał, to by było fajniej. No, może nie było to tak dosłownie, ale się okazało, że jesteśmy sąsiadami. Jak wróciłam z Kambodży po pandemii, to właśnie Paweł już wcześniej do mnie pisał, że on tam będzie miał jakieś studio i że jakbym chciała nagrywać, to mogę przyjść do niego nagrać. Nie miał żadnego studia, jak wróciłam z Kambodży, okazało się, że się to nie udało. Ale po studiach. No. I on właśnie podszedł po moim takim granku i powiedział, że no, że to bardzo fajnie brzmi, ale że jednak trochę tak bidnie, że samo ukulele i że on gra na wszystkim i że może jakbym chciała, to możemy pograć razem. I ja w sumie się odezwałam do niego w sprawie płyty, no bo jak miałam tą płytę wydawać pierwszą, to chciałam, żeby tam było cokolwiek poza ukulele. No i jak już zaczęliśmy z tym Pawełkiem współpracować, to stwierdziłam, no to będziemy go brać, jest jeden mały, zmieści się w bagażniku. No. Właśnie, dobrze wspomniałaś o płycie, ponieważ chciałam się zapytać, co było twoim ulubionym momentem podczas procesu tworzenia swojej pierwszej płyty? Pierwszej? Nic, wszystko było cierpieniem. Nie, tak naprawdę to, co było moim ulubionym momentem. Przy pierwszej płycie, bo teraz wydam drugą i ta już poszła lepiej, bo to jest to, że ja jestem, no jestem lingwistą, ja w ogóle w tym świecie muzyki to ja się dość mocno czuję jak imposter i przy pierwszej płycie to raczej był głównie stres, bo ja nie wiedziałam, co ja robię, nie wiedziałam zupełnie jak się do tego zabrać i tak dalej. Nie miałam też za dużo znajomych muzyków. Pierwszym w ogóle takim moim znajomym muzykiem był Zenek, który odezwał się do mnie sam, że mu się podobały te piosenki i że chciałby ze mną wyruszyć w trasę. I jego pytałam o wszystko, ale też to z jego doświadczenia trochę inne niż moje, więc tą pierwszą płytą, co było najlepsze? Najlepsze było, jak już się miało płytę, bo można było powiedzieć, ha, jest. No, ale stworzenia to było raczej... Spanko było najlepsze. Spanko między robieniem płyty a spanie było spoko. Miałam się właśnie zapytać, co było największą trudnością, ale to wszystko. Chyba... Wszystko. Spanko, tak. A no. Właśnie czym różni się twoja pierwsza płyta Poezja Brzdąkana od Marudnych Piosenek? Marudne Piosenki jest pierwsza, Poezja Brzdąkana druga. Nic nie szkodzi. Tak, Marudne Piosenki były nagrywane w studiu, a Poezja Brzdąkana druga płyta już była nagrywana w domu, bo już mi było wszystko jedno. Tak naprawdę to stwierdziłam, że nie, jako że to i tak są takie piosenki dość mocno domowe, to ta nie wydaje mi się, żeby było słychać jakby różnicę, zwłaszcza, że tam Paweł to wszystko obrabia, że to jest studiu, a to jest nagrane w domu, no bo to są i tak mało instrumentów i tak dalej, a jednak dużo mniej stresu jest, jak się nie wie, że nie ma się zapłacone i że muszę nagrać to w tym czasie, bo inaczej przepadną pieniążki,
tylko po prostu jak mam akurat nastrój, to sobie nagrywam, więc to wychodzi. Tym się różni głównie. A w takim razie teraz przejdźmy może do tego, jak się zaczęła twoja przygoda z rysowaniem. Z rysowaniem? Ja rysowałam podobizny moich nauczycieli w szkole. Miałam całą taką, był pan Leopold, on uczył historii, mnie akurat nie, ale on uczył mnie WOS-u czasem. Albo czegoś innego, nie pamiętam, czego mnie uczył pan Leopold. W każdym razie on był taki dość charakterystyczną osobą, więc ja rysowałam jego podobizny i było właśnie pan Leopold na surfingu, pan Leopold jako wampir, pan Leopold na plaży. Jakieś miałam całą taką serię. Potem na studiach był kolejny taki wykładowca, którego też całą jakby serię rysowałam. I w sumie tyle. Ja byłam zawsze fanką anime, dużo oglądałam anime i przez to też rysowałam wszystkie czarodziejki z Księżyca i postacie z Dragon Balla, więc ja zawsze trochę tam rysowałam, ale nie za dużo, bo wiedziałam, że nie jestem w tym jakoś szczególnie dobra, więc ja tak sobie tylko bazgrałam. No i jak te piosenki zaczęłam wydawać, no to wiedziałam, że nie stać mnie na teledyski, więc narysuję je. No ale całkiem proste. Ale to był ołówek czy digital? Znaczy podobizny rysowałam. To znaczy ten pierwszy proces, tak, to tak, jest najpierw ołówek? Czy? Nie, ja od razu już to rysuję w tym na takim, jak to się nazywa? Na tablecie? Takim tablecie, o. To zapytam cię o coś, co może być niezwykle trudne do odpowiedzi. Czy masz swojego ulubionego bazgrołka? Takiego, co ja narysowałam? Tak. Trochę jak pytać matkę o ulubione dziecko, mam wrażenie. Nie wiem, czy którekolwiek lubię. Nie, lubię. No na pewno ta pierwsza kluska to jest jakby mój pierwszy bazgrołek. To jest tak nostalgicznie w moim sercu, bo czasem na przykład, no oczywiście nie słucham swoich piosenek jakoś szczególnie i ja na przykład też zapominam, co ja tam powpisywałam i włączę, gdzieś tam leciała kluska i tam są jakieś takie przypisy przy rysunkach i mam takie, ale jestem dowcipna. No. Zapomniałam. No, więc myślę, że kluska może Jacqueline te pierwsze, tak myślę, że one były spoko, a potem z tych takich późniejszych, no każdy mają coś w sobie. Wydaje mi się, że nawet pralka, gdzie jest solo na pralce, też jest tam smutna skarpetka. Nie wiem, czy któreś lubię jakoś szczególnie patrzę. A propos twojej dowcipnej natury, twoje social media są bardzo pozytywne. Skąd się bierze w tobie ten cały optymizm? Nie wiem. Ja zwykle, bo ja, no bo ludzie myślą, że jestem taka dowcipna, ja po prostu mówię to, co myślę i to na mnie wychodzi, że to nie są najpoważniejsze rzeczy. No pewnie jakby wspominasz o tym, że na przykład jak zapraszam ludzi na koncerty, to mówię, że mówią, że nie wychodzicie z domu, przyjdźcie na koncert, potem przez 2 tygodnie nie będziecie musieli wychodzić. No to ja jakby używam argumentów, które przekonałyby mnie i ludzie uważają je za zabawne. A ja tak serio mówię. A czy lubisz wchodzić w interakcje ze swoimi fanami? Zależy kiedy. Czasem tak. Jak na przykład ktoś do mnie podejdzie na ulicy i mi powie, że zna moje piosenki, to ja mu zwykle dam jeszcze przypinkę, mam zawsze w kieszeni przypinkę, żeby dać komuś przypinkę, żeby myśleli, że jestem sympatyczna. No i wtedy jest mi bardzo miło, potem przez cały dzień jestem zadowolona i mówię, mamo, ktoś mnie rozpoznał na ulicy, jestem sławna. No, ale tak. Lubię, chyba że ktoś mi pisze niemiłe rzeczy, wtedy nie lubię. No, a poza tym to lubię. Znaczy, ogólnie jestem raczej introwertykiem, więc jak za dużo bym miała tych interakcji, to pewnie bym uciekła z krzykiem. Ale jak zaśpiewać, pogadać, pójść do domu, spanko, wszystko spoko. A jakbyś przekonała tych, co właśnie piszą ci niemiłe rzeczy, żeby jednak spojrzeli na świat bardziej pozytywnie? Jakbym ich przekonała? Kopem? Nie wiem, jakbym ich przekonała. No, jak już ktoś chce być niesympatyczny, to pewnie ma do tego jakieś powody. Ja raczej bym próbowała przekonać ludzi, że jak nie mają nic miłego do powiedzenia, to lepiej nie mówić nic. No bo po co komuś robić przykrość? No nie musi się wszystko wszystkim podobać. I wiadomo, że jak to mówią, nie jestem każdego kubkiem herbaty. No i to jest oczywiste, no ale myślę, że nie ma jakby powodu
pisać. O mój Boże, jaka jesteś beznadziejna. Wiem, wiem. Zwłaszcza najgorsze jest to, że jak piszą takie rzeczy, które człowiek sam o sobie myśli. I potem że tak, mają rację, już nigdy nic nie napiszę. No, więc to bym może poradziła ludziom, którzy piszą niemiłe rzeczy, że nie wiem, znajdźcie sobie hobby, zjedźcie ciastko, przytulcie kogoś, czy coś. To są bardzo dobre rady. Jakie jest twoje największe marzenie? Przejąć władzę nad światem. Nie mam. Nad światem. Ja to mam w sumie takie marzenie, żeby budząc się rano, nie martwić się o przyszłość. Nie martwić się, czy będzie za tydzień, będą pieniążki, będzie z czego przeżyć, będzie co i jak. Takie, ja mam takie dość przyziemne marzenia. Właśnie ludzie się pytają, że nie wiem, zagrać na jakiejś wielkiej scenie, wypełnić stadion. Nie, ja jestem realistką, ja wiem, co ja gram. Wiem jaka jestem. Więc ja bym tak po prostu chciała się nie martwić. Tak nie stresować się, się budzić rano i wiedzieć, robić. Nie budzić się rano z paniką, oj Boże, kolejny dzień, jak ja sobie poradzę, tylko takie, wszystko będzie dobrze. Czyli to przejęcie władzy nad światem było bardzo pozytywne, byś nie musiała się martwić, tak, jak przeżyjesz kolejny dzień. Dokładnie, jakbym przejęła władzę nad światem, to ja bym ustaliła, że właśnie, na przykład nie musiałam się przejmować obiadem, bo ktoś mi przyniósł obiad. To już na koniec powiedz, jaki jest twój plan na przejęcie świata? Myślę, że małymi kroczkami. Najpierw wszystkim dam rosół, potem zjemy pierogi i pójdziemy grać na ukulele i wszyscy będą zadowoleni. Pozytywne przejęcie świata. Tak, właśnie mówiłam, że gdybym miała swój własny właśnie zestaw w McDonaldzie, to byłby tam rosół i nic więcej. I tym pozytywnym akcentem kończymy naszą rozmowę z Ranko. Zapraszamy oczywiście na koncerty, które zawsze są właśnie tak pozytywne i uśmiechnięte. Dziękujemy jeszcze raz. Zapraszamy na koncerty i zapraszamy do kupowania płyt. Płyt, jej! Yeah.